No dzień dobry moje skarby. Podpatrzymy w karcioszkach naszych cygańskich, co przez najbliższe godziny, dni chcą nam karty przekazać. Zrobimy rady i zrobimy, kochani, ostrzeżenia. Dobrze? Usiądźcie sobie wygodnie, ja sobie tylko świeczunię przesunę. Oczyścimy wszystkie karciochy i zobaczymy. Ja sobie zrobiłam małą przerwę. Zobaczymy. Wiecie, że jak najlepiej się wypoczywa przy kartach i przy dobrej książce. A przyszły wczoraj książki. Nie wiem już, gdzie je będę trzymać. No, dobra. Podpatrujemy. A wy wiecie co? Co trzeba zrobić, nie? Łapeczkę, komentarzyk, subskrypcja, mile widziana. Dobra. To zobaczmy, co one nam chcą przekazać, nam wszystkim. No, wyszły od razu dwie. Ja bym powiedziała tak, kochani, że... Będziecie się cieszyć z tego, kim jesteście, co robicie, jakich macie przyjaciół, kto do was przyjdzie. Będziecie się cieszyć z wszystkiego, co macie. Te dwie karty łącząc, patrząc na to, co jest tutaj, kochani, na tych poszczególne rzeczy, na przykład na tym stole, to chciałam wam powiedzieć tak, że będzie to radosny czas. Będzie to czas, kiedy... Jeszcze jedną sobie dołożymy. No, popatrzcie, jeszcze lepiej. Róg pełen miłości, obfitości, pieniędzy, dobrobytu. Słuchajcie, są tutaj osoby, którym się nie za bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, nie za dobrze wiodło. Miały problemy interpersonalne, nie umiały dogadać się z innymi ludźmi, miały problemy finansowe. Mija to, odchodzi. Nagle pojawiają się, kochani, ludzie, osoby, takie jak wy. Takie osoby, które otwierają przed wami swoje drzwi, swojego domu, chcą wam pomóc. Możecie się z kimś nawet zaprzyjaźnić. Poznacie nowe osoby. Serdecznie gratuluję. Ja uwielbiam poznawać nowe osoby, tak samo jak was. Będziecie więcej wychodzić i więcej przyjmować gości. Dla niektórych mam też informację, kochani, ponieważ to jest ta karta, ona kiedyś była kartą dnia, ale leży przy domu, czyli na dom będą dobrzy ludzie, zaufani, przyjdą pieniądze, kupicie coś, o czym marzyliście, może to jest nawet ekspres do kawy, może to jest nowa lodówka, pralka. I nagle znajdą się środki. Ktoś powie, kup, weź i wam się to wszystko jakoś tak zacznie układać. W ogóle zobaczycie, że po tym czasie, bym powiedziała, stagnacji, może nawet i kłopotów, no bo jak Merkury był wstecznym i mieliśmy też stary rok osobisty, pewne sprawy mogły kuleć, tak? Wiem, że niektórzy z was mówili, niech już się ten tydzień, miesiąc kończy, bo jest trudny, bo jest nie dla mnie. Ja mam też, kochani, takie wrażenie, że wy czekacie na coś. No jest. Czekacie na wiadomość, czekacie, że ktoś przyjedzie. Czekacie, że ktoś się, kochani, tutaj do was odezwie, że ktoś da wam kolejną szansę i te wiadomości przyjdą. To może być nawet, kochani, zwykła odpowiedź z
urzędu, czy tam gdzieś staraliście się o jakieś miejsce. I ja mam takie wrażenie, kochani, że oni o was nie zapomnieli, tylko mają dużo, dużo tej pracy, bo tutaj jest dużo wiadomości. Może też powinniście się wy, moi drodzy, może odezwać, przypomnieć, tak? Droga, będziecie dużo załatwiać, będziecie dużo jeździć, może gdzieś musicie jechać, kupić, sprzedać. Proszę Państwa, nic, tylko jechać, jechać, załatwiać. Patrzcie, jaki intensywny czas. Wszystko, co chcecie załatwić, sprawy związane z domem, z samochodem, z dziećmi, z pieniędzmi, wszystko, co chcecie kupić, proszę Państwa, te najbliższe godziny, dni, nawet bym powiedziała, może i nawet tydzień, bo mamy tu kart mamy tu pięć kart na stole, czyli mowa może być o 5 dniach. Także ja mam tutaj też, kochani, no i proszę, ja mam tutaj wrażenie, że popchniecie dużo spraw do przodu, że one nie będą czekały. Ja myślę, że jeżeli jakieś kursy, kochani, szkolenia, one będą, zobaczcie, nowi przyjaciele, tylko ci, którzy są z wami na dobre i na złe. To jest karta uczciwości, to jest karta wierności, więc w tym czasie wasz partner, partnerka na pewno będą wierni, uczciwi, będą się częściej odzywać, a dla niektórych, proszę Państwa, wizyta, tak jak wam powiedziałam, wizyta gości na dom, bądź wy gdzieś pojedziecie, przyjdą bardzo radosne wieści, jeżeli jesteście na jakichś, kochani, portalach randkowych czy coś takiego, to możecie poznać więcej niż jedną osobę i traficie naprawdę na szczere osoby, bo ja wiem, że przeważnie na tych portalach to spotykamy różne osoby, typu chce się pobawić, chce się zabawić, ale tutaj ta osoba też szuka prawdziwego przyjaciela, prawdziwej przyjaźni, takiej osoby, której może zaufać, która jest odpowiednikiem przyjaciela. Ta osoba może mieć pieska, niekoniecznie, ta osoba może mieć własny dom, może być też, kochani, majętna. O tym by mi mówiła ta właśnie pierwsza karta. I dokładam mężczyzna sercowy. Dziewczyny, powiem tak, jest szansa spotkania mężczyzny do stałego związku, natomiast informacja dla panów, proszę się zdecydować, nie czekać dłużej, może to trzeba wręczyć pierścionek zaręczynowy, może trzeba powiedzieć o swoich uczuciach. W każdym razie ten czas wam bardzo, ale to bardzo sprzyja. Ja mam takie poczucie też, że dzięki przyjaciołom, dzięki znajomym, czy też będziecie chodzić, gdzieś jechać razem, może pójdziecie, spotkacie osobę, z którą się zaprzyjaźnicie i tutaj będzie najpierw przyjaźń, potem będzie ta fascynacja tą osobą, to zainteresowanie. Ta osoba na pewno, kochani, na pewno jest uczciwa, na pewno będzie wam dawała prezenty, będzie dbała o was, będzie pytała, jak się czujecie. Mam też poczucie, że ta osoba jest bardzo dobrze wychowana z domu. Tak? Ta osoba bardzo chce nie tyle, że się wam przypodobać, tylko znaleźć taką osobę, jak ona sama jest. Także, moje kochane skarpy, no nic, tylko wam gratulować. A jakie ostrzeżenia? Damy więcej kart, dobra? Wiecie co? Nie przegapić swojego szczęścia w tym tygodniu, nie dać się oszukać, nawet samemu nie oszukiwać. Bo słuchajcie, tutaj przyszłość, no można powiedzieć, że przyszłość macie zapisaną w gwiazdach, tak? Z nadzieją patrzycie, że los się odmieni, ale musicie pomóc temu losowi. Dlatego karty mówią, nie przegap swojej szansy. To są ostrzeżenia, nie przegap. Jeżeli ty teraz z tego zrezygnujesz, potem możesz żałować, potem możesz kombinować, próbować, a może być już za późno. To również karta ostrzegająca, że to ty masz nie lawirować, to ty masz nie oszukiwać, a nie powiem,
Nie powiem teraz, może się nie domyśli. Jeżeli masz dzieci i się wstydzisz powiedzieć, ta osoba to zrozumie. Jeżeli nie masz pracy, bo cię zwolniono, powiedz prawdę. Tu masz ostrzeżenia, żeby grać fair. Oni grają tutaj w karty, a pod stołem dzieją się różne rzeczy. Dlatego karty, może dam je tutaj z tej strony, ostrzegają, żeby nie robić nic wbrew sobie, wbrew tej osobie. Ta osoba, nawet jak będzie, kochani, przyjacielem, nawet jak będzie waszym sympatykiem, ona wam się może przydać w czasie późniejszym. Każdy powinien mieć przyjaciela, nikt nie powinien czuć się samotny. I mam wrażenie, że w tych najbliższych dniach powiecie: nie jestem sama, nie jestem sam. Serdecznie wam, kochani, gratuluję. Dołożymy sobie karty dopowiadające, bo mam ochotę. Słuchajcie, jest tutaj ktoś z przeszłości, jest sprawa z przeszłości, którą należy szybko zakończyć. Ale nie drogą kłótni i nie gwałtownie. Dlaczego? Super. Dlatego, że nie warto palić starych mostów, bo przydadzą wam się te znajomości. Jeżeli nawet kogoś nowego poznacie, pamiętajcie o swoich przyjaciołach. Jeżeli nawet w waszym życiu się w tym czasie, tak, coś przytrafi, to nie bierzcie tego kary, bo miało być pięknie, a wyszło inaczej. Tutaj jest, że musicie, kochani, wyciągnąć lekcję. Mam takie poczucie, że każdy z nas, patrzcie, jak sobie dam rękę pod boczki, jak każdy z nas jest na innym etapie życia. I to, że się coś złego wydarza, to macie wziąć na klatę, że to przydarza się mi, nie dla mnie, tylko mam wyciągnąć z tego lekcję. Czyli jak ta pani będzie w sklepie dla ciebie niemiła, będzie krzyczeć, będzie opryskliwa, to ty nie masz tak samo się zachować, tylko masz pomyśleć o niej współczująco, bo nie wiesz, co ona ma w domu, z czym ona teraz, ta kobieta czy ta osoba, musi się zmagać. Może mąż ją pobił rano, może nie ma pieniędzy, może ma dziecko chore. Każdą taką trudną rozmowę, trudną sytuację, która wyniknie, ona nie będzie trwała wiecznie. Ona będzie przez chwilę i należy o niej tylko pomyśleć przez chwilę w kwestii smutku i potem cieszyć się życiem. Macie się cieszyć. Macie pomagać innym. Macie być osobą radosną. Macie tutaj ode mnie takie zadanie domowe, żeby komuś pomóc. Nie wiem, może to być nawet schronisko dla zwierząt. Może to być starsza osoba, której możecie zrobić zakupy. Może to być sąsiadka. Może to być zupełnie ktoś obcy, komu poniesiemy zakupy. Ja mam dla was takie przesłanie na ten czas. Wszystkiego dobrego, kochani. Niech wam się darzy. Życzę wam dużo szczęścia, dużo zdrowia i nie przegapcie swojego szczęścia. Myślę, że są tutaj osoby, które postawią sobie cel, czyli na przykład chcę schudnąć, rzucam nałóg, przestaję kłamać i tego wam z całego serca życzę. Im więcej zrobimy dla siebie i dla innych, tym więcej do nas wróci. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Pamiętajcie o łapce i komentarzu. Ja już się z wami żegnam. Miłego dnia. Pa, pa, kochani.